Bitwa o Anglię, część druga. Podczas gdy Luftwaffe kończyło dostarczenie sprzętu dla potrzeb ofensywy i czekało na ostateczne rozkazy ataku od Hitlera, brytyjskie transportowce na kanale La Manche, pozbawione osłony, stanowiły łatwy cel. Dowództwo RAF-u musiało zmierzyć się z dylematem. Wysłać myśliwce do ochrony konwojów lub pozwolić zatopić okręty. Kiedy nakreślano plany obrony przeciwlotniczej dla Anglii, siły RAF-u nigdy nie były proszone o ochronę dla konwojów. Ładunek mógł być transportowany drogą kolejową, ale admiralicja naciskała. Marynarze nie przestaną żeglować, aby Wielka Brytania nie straciła narodowego prestiżu. Szef lotnictwa, Sir Hugh Dowding, został zmuszony do ochrony statków, ale realizował zadanie przy użyciu minimalnej liczby myśliwców. Faza pierwsza. Kanal Kampf. Pogoda nad kanałem La Manche była niesprzyjająca. Niemcy startowali powoli. Był 4 lipca, jeszcze zanim nastąpił pierwszy poważny atak na konwoje. W tym dniu nad terytorium Kentu pojawił się pierwszy uzbrojony myśliwiec. 6 i 7 lipca tempo ataków wzrosło. Zbombardowano porty na kanale i kolejne kilka konwojów. Uszkodzono lub zatopiono kilkanaście statków. Dowding odmawiał reagowania na niemieckie wypady. Gdziekolwiek było to możliwe, ignorowano je. Jednak atakom na porty trzeba było się przeciwstawiać. Często dokonywano tego z pomocą zaledwie 6 lub 7 samolotów. 10 lipca Luftwaffe przeprowadziło pierwszy zmasowany atak z zamiarem wciągnięcia w walkę myśliwców RAF-u. Ten właśnie dzień uznawany jest za początek bitwy o Wielką Brytanię. W kolejnych tygodniach straty brytyjskich okrętów zbombardowanych przez niemieckie bombowce wzrastały. Hugh Dowding spotkał się ze zdecydowanymi wymaganiami ze strony admiralicji i rządu. Musiał skoncentrować się na ochronie konwojów. Idąc na kompromis, zgodził się na wysłanie ograniczonej liczby patroli. Rezerwa lotnictwa była w poważnym zagrożeniu. Prawdziwa walka dopiero miała nadejść, a liczba samolotów uczestniczących w codziennych misjach sięgała 600. Taktyka. Podczas walki nad kanałem wielu brytyjskich pilotów dopiero zdobywało pierwsze doświadczenia w walce powietrznej. Pierwsze starcia przyniosły cenną naukę. Lotnicy zaczęli koncentrować ogień z odległości około 250 metrów, a nie tak jak zalecano z około 700, uzyskując spotęgowaną siłę rażenia z krótkiego dystansu. Nowe pociski zapalające Devildego stały się w rękach strzelców cenną bronią. Popularna mieszanka amunicji to załadowanie zwykłych pocisków, amunicji przeciwpancernej i zapalającej, po jednym rodzaju do każdych 2 z 6 karabinów. Weterani twierdzili, że zharmonizowane strzały z krótkiego dystansu z zastosowaniem takiej mikstury amunicji strącą samolot na ziemię zamiast tylko go uszkodzić. Poprawiła się również sprawność brytyjskich myśliwców. W
coraz większej ilości samolotów Hurricane i Spitfire montowano nowego typu śmigła. Nigdy do tej pory parametry niemieckich i brytyjskich maszyn nie były tak do siebie zbliżone. Mimo tego, w bitwie na kanale La Manche Anglicy wypadali gorzej. Tylko nieliczni zdawali sobie sprawę z tego, że problem tkwił w taktyce latania. Standardową formację RAF-u tworzyły trzy samoloty lecące blisko siebie. Aby utrzymać szyk podczas zwrotu, maszyny lecące po wewnętrznej musiały zwalniać, a pilot po zewnętrznej przyspieszać. Manewry musiały być łagodne. W ten sposób gdzieś po drodze gubiła się zwinność jednomiejscowego myśliwca. Potrójna formacja niosła również inne niebezpieczeństwa. W zgiełku walki łatwo było rozproszyć szyk i pozostawić którąś z maszyn samotnie. Dla pilota takiego samolotu była to jedna z najgroźniejszych sytuacji. Brytyjski szwadron myśliwców składał się z 12 samolotów, podzielonych na dwie potrójne grupy. Samoloty leciały blisko siebie, więc formacja była łatwa do zauważenia, a duże ryzyko wewnętrznej kolizji odwracało uwagę pilotów od maszyn przeciwnika. Czasami stosowano dodatkowy samolot na ogonie formacji, który pełnił rolę obserwatora. Tail End Charlie, bowiem tak go nazywano, miał nikłe szanse przeżycia ataku, więc wkrótce zaniechano tej praktyki. Taktyka Luftwaffe była nieporównywalnie lepsza. Podstawową formację dwóch samolotów stanowiła tak zwana Rotte, czyli dowódca i jego skrzydłowy, którego zadaniem było wspieranie działań kolegi. Dwie Rotte tworzyły formację o nazwie Schwarm, ułożoną na przemian w poziomie i pionie. Układ Schwarm był trudny do zauważenia na niebie. Każda maszyna miała mnóstwo miejsca na manewry i dużo czasu na rozglądanie się za przeciwnikiem. Niemieccy piloci zapożyczyli z I wojny światowej tzw. zwrot krzyżowy. Każdy samolot leciał z identyczną prędkością, ale zmieniano pozycję w formacjach. Skręt był szybki, ciasny i nie wymagał zmiany pozycji przepustnicy. Trzy formacje Schwarm oddzielone od siebie tworzyły tzw. sztafel lub po prostu szwadron 12 samolotów. W pierwszych 6 tygodniach walki Luftwaffe zrzuciło na brytyjskie okręty ponad 2000 ton bomb, zatapiając statki o łącznej masie 40 tysięcy ton. Niemcy stracili w tej operacji 316 samolotów. W ciągu tych samych 6 tygodni strącono niewiele ponad 200 maszyn RAF-u. Jak do tej pory straty w sprzęcie nie stanowiły dla Anglików zagrożenia. Fabryki pracowały na najwyższych obrotach. Jednak niebezpieczeństwo czyhało w braku doświadczonych pilotów. Dużą liczbę poległych stanowili dowódcy szwadronów i najbardziej zasłużeni lotnicy. Dzień wielkiej ofensywy zbliżał się dużymi krokami, a nieomal połowa brytyjskich pilotów nie miała doświadczenia w walce. Faza druga. Stacje radarowe. W dyrektywie numer 17 Adolf Hitler upoważnił Göringa do rozpoczęcia tzw. ofensywy Orła w dowolnym czasie po 5 sierpnia 1940 roku. Z powodu problemów logistycznych i złej pogody operacja była przekładana dwukrotnie. W końcu prognostycy zdecydowali, że akcja rozpocznie się 13 sierpnia.
przed dzień ofensywy zaplanowano zniszczenie kluczowych brytyjskich stacji radiolokacyjnych. Obiekty, które obrano za cele ataku, należały do łańcucha Chain Home. Były nimi Rye, Pevensey, Ventnor, Dunkierka oraz stacja krótkofalowa Chain Home Low, Dover. 12 sierpnia przeprowadzono 11 ataków z użyciem Messerschmittów 109. Od godziny 7 rano wystartowało ponad 200 samolotów. Ich celem było wyciągnięcie przeciwnika z obszaru atakowanych stacji. O 8.40 16 Messerschmittów 110 wystartowało z Calais. Piloci byli członkami elitarnej grupy 210 i ekspertami od precyzyjnych ataków bombowych. Sekcja czterech pierwszych 110 opuściła formację i zaatakowała stację w Dover. Zniszczono kilka budynków, jednak bomby nie uszkodziły masztu i radary mogły funkcjonować. Druga sekcja oderwała się od szyku w kierunku Dunkierki. Zaatakowano budynki i stacja przerwała nadawanie, ale maszty znów ocalały. Następnym celem była stacja Rye. Zniszczono system łączności, kilka baraków i zatrzymano transmisję. Tak jak poprzednio, maszty pozostały nienaruszone. Ostatnia sekcja ruszyła do Pevensey. Zniszczenia były niewielkie, ale jedna z bomb przypadkowo trafiła w linię zasilania i transmisja została przerwana. W tym samym dniu grupa 80 Junkersów 88, eskortowanych przez 120 Messerschmittów 110 i 25 109, ruszyła na Portsmouth. 15 bombowców opuściło szyk i zaatakowało stację Ventnor. Zniszczono ją doszczętnie, razem z masztami. Przez resztę dnia Luftwaffe ciężko pracowało, by wykorzystać chwilę chaosu w brytyjskiej obronie. Zniszczono lotnisko w Manston oraz bazy lotnicze w Hawking i Lim. Na wodach kanału Stuki zaatakowały konwoje, zatapiając dwa małe okręty. Eskorta strąciła dwa brytyjskie harikany. Dla Luftwaffe ten dzień wydawał się być sukcesem, jednak Niemcy działali w pośpiechu. Stracili 27 maszyn i zdziałali niewiele. Jedynymi istotnymi obiektami były stacje radiolokacyjne. Z 5 zaatakowanych, 4 przywrócono do działania w ciągu zaledwie 6 godzin. Tylko Ventnor została zniszczona doszczętnie. Jej naprawa zajęła kilka miesięcy. W dniu rozpoczęcia ofensywy niemieckie myśliwce nie miały przewagi ataku z zaskoczenia. Faza trzecia. Ofensywa Orła. Sierpnia. Pierwszy dzień ofensywy Orła rozpoczął się dla Luftwaffe niepomyślnie. Rankiem pogoda była fatalna. Niska podstawa chmur ograniczała widoczność. Wydano rozkazy przełożenia operacji, które nie dotarły do kilku jednostek. Na misję poleciały samoloty bez jakiejkolwiek osłony. Do południa pogoda poprawiła się. Ofensywa mogła rozpocząć się na pełną skalę. Najbardziej zaciekła akcja miała miejsce w obszarze Portland-Southampton.
pierwsze uderzenie stanowiło 30 109 i 30 Messerschmittów 110. Za nimi 120 bombowców Junkers 88. Pierwszym celem było miasto Southampton, które odniosło dotkliwe straty. Kilka Junkersów zaatakowało również Portland. Najeźdźcy napotkali opór czterech niepełnych szwadronów RAF-u. Następną falę stanowiło 77 maszyn Stuka, eskortowanych przez 109 z 27 skrzydła lotnictwa. Ich celem była baza w Middle Wallop, ale po drodze natrafiono na Spitfire'y z 609 szwadronu, które zestrzeliły 9 maszyn. Na wschodzie atakowano równie silnie. Pierwszym celem była fabryka zbrojeniowa w Rochester. Bombowce natknęły się jednak na opór szwadronu 56 i zostały zmuszone do odwrotu. Drugi atak na bazę dowództwa wybrzeża w Datling zaowocował zniszczeniem wszystkich hangarów i śmiercią 67 osób. W pierwszym dniu ofensywy Luftwaffe odbyło 1485 lotów, zaś siły RAF-u 727. Zestrzelono 19 niemieckich bombowców, 15 samolotów zmuszono do awaryjnego lądowania we Francji. Brytyjczycy stracili 12 Hurricanów i jednego Spitfire'a. 4 samoloty lądowały awaryjnie. Nadzwyczajnym trafem zginęło tylko 3 pilotów, a 2 zostało poważnie rannych. Straty nie były znaczące. Na ziemi zniszczono 47 brytyjskich samolotów, z których tylko jeden był myśliwcem. Nazajutrz, 14 sierpnia, szyki Niemców raz jeszcze pokrzyżowała pogoda. 15 sierpnia po południu warunki poprawiły się. Niemiecki wywiad obliczył, że RAF miał tylko 300 sprawnych maszyn. Aby osłabić obronę nieprzyjaciela do granic, Luftwaffe zaatakowało 3 flotami powietrznymi naraz, organizując ponad 1800 lotów. Akcja na południu rozpoczęła się atakiem 60 Stuk pod eskortą 40 Messerschmittów 109. Za cele obrano pasy startowe w Hawking i Lim. Oba lotniska zostały poważnie uszkodzone. Lim nie funkcjonowało przez kolejne 3 dni. Następną falę uderzeniową stanowiło 25 110, które zbombardowały lotnisko w Manston. Podczas gdy na południowym wschodzie gorzała walka, do północy docierały pierwsze ataki. Wywiad Luftwaffe zapewniał, że północ Wielkiej Brytanii została pozbawiona osłony, aby wesprzeć misję na południu. Piąta flota powietrzna zaatakowała więc lotniska i fabryki w Yorkshire oraz Newcastle. Wstępem do głównego uderzenia było wysłanie 17 samolotów na Przynętę. Planowano w ten sposób odciągnąć brytyjskie myśliwce na północ od miejsca inwazji. Z bazy w Drem wysłano 605 szwadron z maszynami Hurricane. Nieszczęśliwie dla niemieckich bombowców, wskutek błędów nawigacji cała grupa uderzeniowa
poleciała trasą samolotów przynęt. Maszyny natknęły się wprost na 605 szwadron brytyjski, do którego w chwilę potem dołączyły fragmenty czterech innych szwadronów. Wrogowie zostali pocięci na kawałki. Na południu trwała tak 50 nieeskortowanych Junkersów z Danii, które doznały poważnego uszczepku nad Catterick. W dniu bitwy nad Morzem Północnym i nad północnymi terenami wyspy, 5. Flota Powietrzna straciła 14 bombowców i 7 dwusilnikowych samolotów myśliwskich. Straty wynosiły 20% siły floty. Cios był poważny. Ze Skandynawii nie zorganizowano już żadnego dziennego ataku. Jeszcze przed zakończeniem inwazji na północy, druga flota powietrzna zorganizowała swój własny zmasowany atak. Brytyjskie ekrany radarowe na wybrzeżu zaroiły się od sygnałów. Natłok informacji był taki, że nie można było rozróżnić pojedynczych jednostek. O godzinie 15 do akcji wkroczyło 25 myśliwców bombardujących z grupy AirPro 210 pod eskortą Messerschmittów 109. Opór stawiły im samoloty brytyjskie z 1. i 17. szwadronu. Jednak lotnisko w Martlesham Heath zostało zniszczone. Przyszła kolej na nalot 88 Dornierów 17 z ogromną eskortą 130-109, wspieranych przez kolejne 60 z odłamu 26 skrzydła lotnictwa. 39 brytyjskich samolotów stawiło czoła najeźdźcom, lecz bez większego skutku. Bombowce rozdzieliły się na dwie grupy, atakując Rochester, Eastchurch i Hawking. Jeszcze tego samego dnia grupa AirPro 210 ponownie zorganizowała atak. Zamierzano zbombardować Kenley, strategiczną bazę lotniczą. Zamiast tego zaatakowano pobliską bazę w Croydon. Następnym zamierzonym atakiem była Biggenhall, jednak po raz kolejny błąd w nawigacji ocalił bazę. Najeźdźcy uderzyli na West Malling, nie w pełni funkcjonujące lotnisko myśliwców. Na zachodzie odbywał się jeszcze inny rajd. Tym razem 60 Junkersów pod eskortą 40 Messerschmittów. Próbowały stawić mu czoła fragmenty trzech brytyjskich szwadronów, jednak z mizernym skutkiem. Atak dotarł do celów Middle Wallop, Odiham i Worthy Down. Kolejny wypad obrał za cel Portland. Miejsce atakowało 30 eskortowanych bombowców nurkujących, które napotkały opór 18 angielskich myśliwców. Sierpnia okazał się dla Brytyjczyków najcięższym dniem bitwy o Anglię. W akcjach wzięło udział 14 szwadronów lotnictwa. Lotnicy RAF-u odbyli wtedy prawie 1000 lotów. Taktyka Sir Hugh Dowdinga, polegająca na atakowaniu wrogich bombowców i unikaniu walki z myśliwcami, bezsprzecznie się opłaciła. Zestrzelono 71 niemieckich samolotów. Straty brytyjskie nie sięgały nawet połowy. Przez następne dwa dni Niemcy podwajali siłę swojej ofensywy. Z
Stacje radiolokacyjne Ventnor i Pulling były poważnie uszkodzone. Atakowano lotnisko za lotniskiem, a także bazę w Kenley, Tangmere i Biggin Hill. Niemcy stracili ponad 100 samolotów, Brytyjczycy 53. Raport sytuacyjny. Po tygodniu trwania ofensywy Orła, niemiecka flota powietrzna na zachodzie straciła 284 samoloty, czyli 10% wszystkich sił. Wolne i nieparęczne stuki stanowiły duży procent. Tylko w jednym dniu zniszczono ich 30. Poważniejszym problemem dla Luftwaffe były Messerschmitty 110, które okazały się zbyt słabe dla angielskich myśliwców. W jednym tygodniu strącono ich 79. Dla floty był to poważny cios. Bombowce musiały teraz polegać wyłącznie na osłonie 109, a te z braku zapasów paliwa były w stanie latać nad wyspą tylko około 20 minut. Göring ogłosił wprowadzenie radykalnych zmian w taktyce bitwy. Po pierwsze, należało wycofać samoloty Stuka. Trzecia flota powietrzna miała skoncentrować się na nocnych bombardowaniach, a wchodzące w jej skład 109 miały zostać przeniesione do floty numer 2, bliżej obszaru głównych operacji. Ataki miały się skupić na lotniskach w południowo-wschodniej Anglii, zamiast na penetrowaniu całego południowego wybrzeża. Jednym z największych błędów Göringa było zaniechanie bombardowania stacji radarowych, które, jak twierdził, były za trudne do zniszczenia. Zmieniła się również taktyka ataku myśliwców. W odpowiedzi na krytykę załóg bombowców, samoloty myśliwskie miały teraz eskortować je ze znacznie bliższej odległości. Piloci byli przerażeni. Musieli zapomnieć o przewadze wysokości i możliwości atakowania w słońcu. Na domiar złego, aby dorównać kroku powolnym bombowcom, musieli teraz latać zygzakiem. A to wiązało się z dużym zużyciem bardzo cennego paliwa. Göring nakazał także zwiększenie ilości myśliwców. Na każdy bombowiec miało ich przypadać 3. Rezultatem tego trzeba było zrezygnować z części misji. Brakowało bowiem samolotów eskortujących. Faza czwarta. Lotniska. Pomiędzy 19 a 23 sierpnia mglista pogoda ograniczyła dzienne operacje Luftwaffe do szybkich ataków na małą skalę. Postawiono na naloty nocne. Zbombardowano miasta Liverpool, Sheffield, Derby, Coventry i Hull. Celem było zniszczenie przemysłu, dzięki któremu egzystowały jeszcze brytyjskie myśliwce. Niestety ataki przyniosły głównie straty w ludziach. Przemysł lotniczy pozostał praktycznie nietknięty. 24 sierpnia rozpoczęto ponowne zmasowane operacje lotnicze. Z tą datą rozpoczął się trudny okres dla Królewskich Sił Powietrznych. Głównymi obiektami ataku Luftwaffe stały się teraz lądowiska 11 Grupy RAF-u, w szczególności 7 kluczowych baz lotniczych,
24 sierpnia uderzono na North Weald, a następnie na Hornchurch. 26 zbombardowano Debden. 30 przeprowadzono dwukrotny atak na Biggenhill, a nazajutrz ponownie na Hornchurch i Debden. Podczas gdy głównych celów broniły brytyjskie myśliwce, atakowano mniejsze lotniska, w tym Manston, Eastchurch, Lyme i Rochford. 31 sierpnia przyszła kolej na Detling, Croydon, Biggenhill, Debden i Eastchurch. Hornchurch atakowano dwukrotnie. 1 tydzień września również nie dawał wytchnienia od Luftwaffe. Dzień po dniu bombardowano te same lotniska. Po pewnym czasie kluczowe bazy nieomal przestały funkcjonować. Hermann Göring miał rację. RAF został zmuszony do obrony wewnętrznych lądowisk. Masywne eskorty myśliwców były niesłychanie silną zasłoną dla bombowców. Częstokroć pojedynczy szwadron, atakujący 30 samolotów bombowych, musiał zmierzyć się z setką eskorty. W miarę jak rosły straty po stronie brytyjskiej, wiele szwadronów zostało zredukowanych do garstki doświadczonych pilotów. Czas treningu nowych lotników został drastycznie ograniczony. Wielu spędziło na ćwiczeniach powietrznych tylko 9 godzin. Wielu angielskich pilotów traciło wiarę, że RAF zdoła przetrwać tę rzeź. Jak na ironię, sytuacja u wroga wyglądała podobnie. Ostatni miesiąc obfitował w całkowitą utratę 18% sprzętu, nie licząc uszkodzeń i ran załogi. W samym miesiącu sierpniu w Luftwaffe zginęło 229 żołnierzy, 80 zostało rannych, a 264 zaginęło w akcji. Taktyka. Podczas gdy dowództwo RAF-u walczyło o przetrwanie w obliczu nieustającego naporu Niemców, pomiędzy oficerami lotnictwa toczyła się zażarta dyskusja o sposobie dowodzenia Dowdinga. Dowódca grupy 12, Trafford Lee Mallory, wspierany przez lidera innego szwadronu, Douglasa Badera, twierdził, że zmiana taktyki jest konieczna. Według nich, aby stawić czoła Niemcom, należało stworzyć duże formacje, nazywane Big Wings, czyli wielkie skrzydła, uformowane z kilku połączonych szwadronów. W innym obozie znajdował się dowódca grupy 11, Keith Park, który popierał działania Dowdinga. RAF miał przetrwać walkę tylko przy zachowaniu maksymalnej ostrożności. Wytaczano coraz to nowe argumenty, a współpraca między grupami dowodzenia pogarszała się. Lee Mallory był nieugięty i ze swoją apelacją o dymisję Dowdinga zwrócił się do samego Churchilla. Spory w dowództwie toczyły się w okresie największych napięć dla grupy 11 i głównodowodzącego Dowdinga. Po 2 tygodniach zmasowanych ataków na lotniska, kiedy to zniszczono większość organizacji operacyjnej, kontrola nad myśliwcami stawała się słaba i nieskoordynowana. Straty maszyn przekraczały ich bieżącą produkcję, a liczba zgonów pilotów była tak duża, że system zamiennych szwadronów zaczynał się załamywać. Lotnictwo z pierwszej linii ponosiło straty tak szybko, że brakowało mających je zastąpić nowych szwadronów. Dowództwo RAF-u było na skraju ostatecznego załamania.
ruszać się. Piąta. Kierunek Londyn. Podczas gdy dowództwo myśliwców walczyło o przetrwanie, ruchy brytyjskich samolotów bombowych ograniczono do wypadów na niemieckie obszary przemysłowe. Sierpnia Niemcy zbombardowali przez przypadek przedmieścia Londynu. RAF odpowiedział tym samym w Berlinie. W ciągu 11 dni brytyjskie bombowce przeprowadziły 5 mniejszych ataków. Straty były znikome, ale zachowanie to rozwścieczyło Hitlera. 4 września z ust przywódcy popłynęło płomienne przemówienie, w którym nazywał pilotów RAF-u nocnymi gangsterami i przysięgał zemstę. Hitler nalegał, by Luftwaffe odpowiedziało na zniewagę, tym razem bombardując cały Londyn. września Hermann Göring i Albert Kesselring stanęli na wybrzeżu Cap Gris-Nez w Normandii, aby oglądać koncentrację sił do pierwszego dziennego ataku na stolicę Wielkiej Brytanii. Pierwszą falę niemieckich samolotów zarejestrowano na radarach o godzinie 16. Nadlatywało 300 bombowców i około 600 myśliwców. Brytyjczycy sądzili, że celem są znów bazy na południu, więc wysłano w tym kierunku 21 szwadronów. Wkrótce stało się oczywiste, że celem jest Londyn. Niestety, samoloty zawróciły zbyt późno. Głównymi obiektami bombardowania stały się doki Londynu i wschodnia część miasta. Magazyny, w których składowano gumę, rum, cukier i inne łatwopalne materiały, zamieniły się w gotującą masę. Wraz z nadejściem nocy, płonący Londyn przyciągnął kolejne 300 niemieckich bombowców. Straty ludności cywilnej były największe w całej bitwie. Zginęło 448 osób. Przez kolejne 4 dni zła pogoda dała brytyjskiej stolicy chwilę wytchnienia. Jednak naloty kontynuowano nocą i po raz kolejny przeprowadzono atak na obszarze grupy 11, co utwierdziło dowództwo w przekonaniu, że Niemcy radykalnie zmienili strategię. Podczas gdy nasilały się ataki bombowe na Londyn, zapomniano jakby o cennych lądowiskach RAF-u. Lokalni dowódcy natychmiast wykorzystali tę szansę. Naprawiono systemy łączności i udrożniono pasy startowe. Załogi naziemne mogły pracować w spokoju, a piloci mogli wreszcie odetchnąć. Jedno było pewne. Bez względu na ogrom zniszczeń w Londynie, bezpośrednie zagrożenie egzystencji RAF-u przestało istnieć. W bitwie o Anglię nastąpił punkt zwrotny. Wygrana.
Następny nalot na Londyn miał miejsce 15 września. Rozpoczął się gwałtowną koncentracją samolotów, którą Anglicy widzieli na radarach na długo przed obszarem kanału La Manche. Jedenasta grupa, tym razem prawie pewna celu Niemców, miała czas na uformowanie szwadronów. Grupa 12, również ostrzeżona zawczasu, utworzyła jeszcze większe formacje. Lotnicy Luftwaffe, których poinformowano, że RAF został okrojony do 150 samolotów, ujrzawszy ogrom angielskiego oporu, przeżyli szok. Pierwsza grupa bombowców składała się ze 100 Dornierów 17 z 3 i 76 skrzydła lotnictwa pod silną eskortą 109. Formacja minęła wybrzeże Wielkiej Brytanii o 11.30. Pierwsze wystartowały Spitfire'y z 72 i 92 szwadronu z Biggin Hill. W chwili, gdy atak zbliżył się do Londynu, fragmenty kolejnych 19 szwadronów przyłączyły się do walki, włączając w to tzw. wielkie skrzydło 5 szwadronów z 12 grupy dowodzenia. Niemiecką flotę atakowano raz za razem, niszcząc całą eskortę. Czasem w walce, a czasem po prostu wskutek braku paliwa. Gdy pierwsza fala uderzeniowa docierała do Londynu, eskorta praktycznie nie istniała. Zmierzywszy się z naporem wroga znacznie liczebniejszego niż przewidywano, wiele niemieckich bombowców zrzuciło pociski w losowe miejsca i uciekło w stronę morza. Dwie godziny później Luftwaffe zorganizowało kolejny atak, poprzedzony rekonesansem Messerschmittów 109. Efekt był podobny jak poprzednio. Przezbrojone i zatankowane myśliwce ponownie zaskoczyły wroga liczebnością. Razem podczas obu ataków tego dnia strącono 56 samolotów. 12 zmuszono do awaryjnego lądowania, a jeszcze więcej poważnie uszkodzono. Zginęło mnóstwo niemieckich lotników. Straty RAF-u to 20 maszyn Hurricane i 7 Spitfire'ów oraz 7 awaryjnych lądowań. Niezłomna wiara Luftwaffe została poważnie nadwyrężona. Dla Brytyjczyków 15 września stał się punktem zwrotnym. Nie było możliwości, aby Luftwaffe było w stanie rozbić angielskie lotnictwo przed jesienią. Pogoda uniemożliwiała kontynuowanie inwazji. 17 września Adolf Hitler wydał rozkaz przesunięcia terminu operacji Lew Morski na czas nieokreślony. Następne 6 tygodni przyniosło kolejne dzienne naloty na Londyn. Straty po obu stronach były dotkliwe, ale do końca października wojna w powietrzu została zakończona. Bitwa o Anglię również. RAF odniósł swoje zwycięstwo, egzystując dalej. Krajobraz po bitwie. Podczas bitwy o Wielką Brytanię Anglicy stracili 746 myśliwców i 520 pilotów. Po stronie niemieckiej zniszczono 1733 samoloty różnych typów, co stanowiło około 40% całych sił powietrznych.
Zginęło ponad 2600 pilotów. Mimo przerażających strat Luftwaffe, porażka w inwazji na Wielką Brytanię nie zaprzątała myśli wielkiego przywódcy Niemiec. Już wtedy Hitler snuł długoterminowe plany napaści na Związek Radziecki i wierzył, że prędzej czy później nocne bombardowania i blokada wybrzeża przez U-boty zmuszą Brytyjczyków do poddania się. Hitler nie przewidział jednak, że po zakończeniu bitwy o Anglię Luftwaffe będzie musiało wziąć udział w kampanii na wschodzie ze zredukowaną do minimum liczbą sprzętu i poważnym osłabieniem szeregów doświadczonych pilotów. Bitwa o Anglię miała jeszcze jeden długotrwały efekt. Brytyjska walka o przetrwanie obudziła wyobraźnię milionów Amerykanów i kiedy w 1941 roku ci przystąpili do wojny, Anglia miała potencjalnego sojusznika. W przeciągu 2 lat od klęski Luftwaffe w Wielkiej Brytanii wyspa stała się dobrze chronionym przyczółkiem dla wyzwolenia okupowanej Europy. Wersja polska, studio Kompany Warszawa. Tłumaczył Tomasz Perczyński. Czytał Daniel Załęcki. Za chwilę będzie okazja, by przyjrzeć się ćwiczeniom rekrutów ze specjalnej jednostki amerykańskiej policji. To szkoła elit, ale trening jest morderczy, jak zobaczymy po krótkiej przerwie.